Cześć. Dzisiaj ja Wam pokażę sposób, jak wyjść z tego, jak ktoś złapie Was za włosy i będzie chciał zrobić krzywdę, czyli złapie za włosy i będzie chciał później uderzyć w swoje kolano, czyli złamie nos ewentualnie, czy no, zrobi krzywdę. Tylko to, co ja pokazuję, pewnie jak ktoś będzie chciał bardzo szybko podejść do Was i od razu walnie w kolano, to pewnie, że od razu złamie nos. Tak samo jak nagrywałem to obronie przed gwałcicielami, to jak będzie chciał, to zgwałci i tak. No pewnie, jak będzie chciał, a będzie taka menda, jak był skorpion, co wyjął młotek z zapaska i zabił tam ileś dziewczyn, seryjny morderca. No pewnie, jak będzie chciał, to wyjmie pistolet i zastrzeli. To też nie ma szansy obrony. W czym to może być obrona? Ktoś podejdzie do Was, złapie za grzywę. No ja mam grzywę taką filmową, jak to widać. Złapie za grzywę i powiedzmy, gnoju, daj telefon komórkowy. No to albo mu dasz, albo ci walnie okolony i złamie ci nos. Jak tu wyjść z takiego czasu? Jak masz te trochę czasu, bierzesz napastnika dwoma rękami, tak, za nadgarstek, czy, no tak, najlepiej złapać za nadgarstek, dwoma rękami, żeby była większa siła, i schylasz gwałtownie głowę. Jemu naderwiesz nadgarstek, ewentualnie złamiesz chrząstki. No i co z tego, że nadłamiesz i złamiesz, ale bronisz swoje życie. Jeżeli chcecie próbować, kolega z kolegą, jak wygląda ból samych chrząstek, to zróbcie tak, niech kumpel kumpla złapie za włosy, weź jego rękę i pomału schylaj głowę. Zobaczysz, w którym momencie on jęknie z bólu, że już nie wytrzymuje wykręconych chrząstek. Ale pomału to róbcie, bo napastnikowi to się robi gwałtownie, szybko. Myk, myk i do widzenia, i klient ma złamane tam naderwane chrząstki i nadgarstek. Ale jeżeli bronisz swojego życia, to nie będziesz pytał, przepraszam, bolało pana, czy może pomóc wezwać? Pewnie, że pomóc to możesz wezwać, ale nie będziesz litował się i pytał, czy pana bolało. To ma boleć, żeby puścił. To ma boleć. Dobra, ja nie zmuszam nikogo do jakiegoś tam ciężkiego kalectwa, żeby komuś zrobił to chcąc, ale tylko mówię, co zrobić w obronie własnej. O to chodzi. Dobra, to na tyle. Na razie. A pisz ta, co chce ta. Tylko jak ktoś tak żartuje, oczywiście. Ja wiem tylko, jak się bronić, nie jak robić krzywdę. A jak ktoś mi powie, a to jak będzie chciał, to weźmie i uderzy. Tak, pewnie, jak będzie chciał, to weźmie pistolet i się zastrzeli. Jak będziesz chciał zwrócić dziewczynę, to wyciągnie młotek z zapaska, pani w głowę i zabije. Fajnie, już się za dużo będę gadał. Cześć, trzymcie się i uważajcie na siebie.